mówi się o tym, że... Znaczy mówi się o tym, tak jest, że Trupa jest najpiękniejszym miastem Kalabrii i dzisiaj spróbujemy odkryć to piękno tego miejsca. Także zapraszam na dzień ze mną w Trupeli. Trupa została zbudowana na klifie o wysokości 60 metrów, więc praktycznie z każdego miejsca tutaj możecie podziwiać przepiękną panoramę. Jest też bardzo zielona, muszę przyznać, że rzeczywiście gdzie nie spojrzę, to jest mnóstwo przepięknej zieleni i takiej intensywnej, wiecie, o intensywnych barwach. Bardzo ładnie utrzymany jest ten port, marina. No i oczywiście przepiękny widok tutaj w tle. Jakbym była na emeryturze i byłoby mnie na to stać, to bym kupiła sobie taki jacht i co roku zmieniała marinę. Rok w Gaecie, rok w takiej Tropei, rok na Wyspach Kanaryjskich. No, a moje mieszkanko w Krakowie wynajęłabym w tym czasie, miałabym z tego hajs. A, no, wiecie, taki jacht to jest jednocześnie wasza pasja, jednocześnie może być waszym domem. Najlepsza inwestycja, jaką możecie zrobić na starość. Taką podstawową różnicą między mariną w Gaecie a mariną tutaj w Tropei jest chociażby właśnie keja, którą teraz widać, jest bardzo wysoko podniesiona. Bo rzeczywiście, powiem wam szczerze, że teraz jak chodzę po tej trapie, to mam lekkie obawy, czy nie spadnę do wody, zwłaszcza z aparatem i z telefonem w rękach. Trupa jest też znana z czerwonej cebuli i możecie ją znaleźć dosłownie wszędzie tutaj, w każdym sklepiku przy ulicy. I podobno są też lody o smaku czerwonej cebuli. I właśnie teraz mam zamiar to sprawdzić. Faktycznie są tutaj lody o smaku czerwonej cebuli, czy Polla Rossa Tropea. Trochę się obawiam brać ten smak, ale no już tutaj jesteśmy, to byłoby nie tak ten nie spróbować, więc bierzemy. Bardzo mocno czuć tą cebulę. Spodziewałam się, że będzie ją odrobinę mniej czuć, ale nie jest najgorzej, bo to jest czerwona cebula i ona jest karmelizowana. I jak jest karmelizowana, to się staje taka, wiecie, taka słodziutka. Więc w sumie jako smak lodów niekoniecznie mi to pasuje, ale nie jest najgorzej. Nie kupiłabym drugi raz, ale warto spróbować. Otwieram sezon. Jestem po raz pierwszy w tym roku na plaży i w ogóle po raz pierwszy mam na sobie krótkie spodenki. Więc no, mogę być delikatnie blada. Jest bardzo zimno, naprawdę jest zimno. Ale idzie się przyzwyczaić, jak już tak chwilę posiedzieć. Trupa jest dosyć popularnym kierunkiem wśród turystów, nie tylko dlatego, że jest przepiękna, ale też dlatego, że w oddalonym około 40 minut jazdy pociągiem w miasteczku o nazwie Lamecja znajduje się lotnisko. Wieczorem planuję jeszcze raz wrócić do miasta i może uda się nagrać sylwetkę wulkanu Stromboli, bo podobno przy zachodzie słońca widać go najlepiej, więc może się uda. Miasteczko jest bardzo ładne, ale jak dla mnie jest tutaj trochę zbyt tłocznie. Jest za dużo turystów po prostu. Najwięcej Hiszpanów, Polaków jest też bardzo dużo. I Niemców. To są takie główne trzy języki, które tutaj na ulicach słyszę. Widać już teraz wyraźnie sylwetkę Stromboli, wulkanu. Sprzedają tutaj ryby, a wieczorem zamienia się w restaurację. I kucharzem jest rybak, który te ryby łowi. Ryby, owoce, morza. Więc wszystko jest świetne. Pani nam zapakowała to, co nie zdołaliśmy zjeść do końca, bo te porcje są naprawdę bardzo duże. Więc zapakowała nam na jutro, żebyśmy mieli przed podróżą przystawkę.
Ja sobie jeszcze myślę o tym, że w Polsce ja nie znam takiej restauracji, takiego lokalu, żeby były wystawione, wiecie, obrazki świętych, to jest święty Antoni. Może ten lokal nie wygląda jakoś pięknie z zewnątrz, ale naprawdę warto tutaj przyjść, bo jest przepyszne jedzenie. Nazywa się Gastronomia del Pesce, Angelo del Mare. Tutaj miasto nadal tęskni życiem. Nadal dzikie tłumy, muzyka. A już jest późno, bo już jest koło północy. Tutaj jest całoroczna szopka. Przez cały rok świeci się gwiazda. Jest Pan Jezusek na sianku w towarzystwie osiołka. Tropea ma dwa oblicza. Z jednej strony marina, oaza spokoju, a z drugiej centrum miasta, gdzie jest mnóstwo turystów, mnóstwo się dzieje i są śpiewy, tańce, muzyka, tam się dzieje wszystko. Więc tak naprawdę to od was zależy, jaką Tropeę wybierzecie. Dzisiaj już wracam do Rzymu i czeka mnie aż 6 godzin jazdy pociągiem. 6 godzin to jest dużo, ale to dlatego, że tutaj są kiepskie połączenia na południe Włoch, jak chcecie jechać. Właśnie z Rzymu na południe Włoch, no to nie ma torów. Znaczy, są tory, ale wiecie, nie są tak dobrze zrobione, jak na przykład chcielibyście jechać na północ Włoch. No i też nie ma szybkiej kolei, więc to wszystko, cała ta trasa przez to się wydłuża. I to zajmuje mniej więcej tyle, jakbyście chcieli jechać z Krakowa do Gdańska. Przy sanktuarium Santa Maria del Isola. Legenda głosi, że proboszcz z burmistrzem znaleźli na brzegu Tropei figurę Matki Bożej i chcieli ją umieścić w naturalnej grocie, ale była zbyt wysoka i nie mieściła się, więc pomyśleli, że delikatnie ją skrócą. No i poprosili stolarza, żeby to zrobił, i kiedy zaczął odpiłowywać nogi w figurze, to wtedy sparaliżowało mu ręce i od tamtej pory mówi się, że figura czyni cuda i faktycznie uzdrawia ludzi chorych.